Jego wersja proroctw zakłada, że Jezus ocali wierzących przed potwornościami apokalipsy. Darby rozpowszechnił wizję Margaret w całej Wielkiej Brytanii i w Ameryce, nazywając ją wniebowzięciem. Na początku XX wieku ideę Darby'ego przejął C.I. Scofield, defraudant, rozpustnik i badacz Biblii. Scofield opatrzył przypisami Biblii, opierając się na przepowiedniach Darby'ego. Umieszczenie swoich przypisów na jednej stronie z tekstem biblijnym było przebłyskiem geniuszu. Ludzie często nie pamiętają, czy czytali coś w samej Biblii, czy na dole strony. Sprzedano ponad 11 milionów egzemplarzy tej Biblii i nadal drukuje się ją w 7 językach. Biskup Carlton Pearson, jak niezliczeni pastorzy w całej Ameryce, głosił interpretację apokalipsy Scofielda. Jak tysiące innych wierzył, że apokalipsa jest Bożym programem przyszłych wydarzeń. Lecz gdy jego wpływy rosły, narastały wątpliwości. Uczono nas, że Bóg jest nietolerancyjny, odległy, zimny, surowy, zgorzkniały. Siedzi tam i czeka, żeby osądzić jakiś grzech, a po egzekucji torturuje cię przez wieczność. To nie tylko absurdalne i bluźniercze, ale i prostackie. Teraz dochodzę do własnych wniosków, a to wszystko zmienia. Chcę, żebyście nadal pamiętali o Bogu, ale żebyście się Go nie bali. Chcę, żebyście mogli podejść do apokalipsy bez paniki. Panika. To słowo wywodzi się z greckiej mitologii. Teraz Pearson naucza, że piekło z apokalipsy nie istnieje. Jest to objawienie Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś z was nadal chce się bać końca świata, proszę bardzo. Nadal straszcie wszystkich i siebie i bądźcie nieszczęśliwi. Może to brzmi jak potępienie, ale jest to obserwacja i miejmy nadzieję poprawka, ponieważ to prowadziło do destrukcyjnych reakcji na naszej planecie. Ale możemy sprawić, że będzie lepiej. Te radykalne poglądy drogo kosztowały Pearsona. Większość jego kongregacji opuściła go, gdy biskupi kościoła zielonoświątkowców uznali go za heretyka. Jednak Pearson może mieć sprzymierzeńca w najbardziej zaskakującym miejscu – w Watykanie. Międzynarodowa Komisja Teologiczna zajmująca się problemami doktrynalnymi pracuje nad dokumentem. Po raz pierwszy oficjalnie powie chrześcijanom, iż mogą mieć nadzieję, że piekło będzie puste. To znaczy, że nawet najwięksi grzesznicy mogą zostać zbawieni i wysłani do nieba. Ta rewolucyjna idea sprzeciwia się wierzeniom większości chrześcijan, którzy sądzą, że apokalipsa jasno mówi o istnieniu piekła. A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców i wszelkich kłamców udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. Ci, którzy odrzucili Boga, będą wrzuceni do jeziora ognia. Piekło to życie bez Boga na zawsze. To udręka, płacz i zgrzytanie zębów i żadnej nadziei. Kto zostanie potępiony, a kto zbawiony? Te pytania gnębiły ludzi jeszcze zanim Jan napisał Apokalipsę. Jan stanął twarzą w twarz z największym strachem, ze śmiercią własną i tych, których kochał. Oczyma umysłu widział kosmiczny spektakl dobra i zła. Jeśli spojrzymy na ludzką stronę doświadczeń Jana, możemy mu współczuć. Był w piekle. He was in hell.
Jan powtarzał pytanie zadawane przez wielu. Czy istnieje sprawiedliwość? Czy zło zostanie ukarane? Czy jest życie poza tym tu i teraz? Wyrusza w podróż przez ciemność i cierpienie w poszukiwaniu znaczenia życia. Na koniec Bóg obiecuje mu, że błogosławieni zwyciężą. Ostatnie zdanie brzmi: łaska Pana Jezusa ze wszystkimi. Księga zaczyna się od objawienia Jezusa Chrystusa, a kończy się łaską. Nie siarką i jeziorami ognia. Na koniec jest wizja ery pokoju, ery szczęścia i radości, gdy nie będzie już śmierci i łez. Być może to dlatego Apokalipsa świętego Jana tak długo przetrwała. Jest to opowieść o zwycięstwie dobra nad złem. Jan zabrał ze sobą do grobu odpowiedź na pytanie dręczące ludzkość przez 2000 lat. Jak chciałbyśmy czytali Apokalipsę? Wielu uczonych zgadza się, że ta księga jest symbolicznym manifestem przeciw okrucieństwom Cesarstwa Rzymskiego. Jednak miliony ludzi wierzą, że przedstawia Boży plan na przyszłość i że to my jesteśmy ostatnim pokoleniem przed apokaliptyczną erą. Dla wierzących, którzy niecierpliwie oczekują końca, wojny, naturalne katastrofy i zanieczyszczenie środowiska należą do scenariusza apokalipsy. Dotąd prorocy zwiastujący koniec świata zawsze się mylili. Jednak jeśli przepowiada się koniec świata, wystarczy mieć rację tylko raz. Opracowanie i udźwiękowienie